Teraz jestem w Styżyńcu, ze mną Dawid Skraburski i tutaj również spotykam grono mieszkańców, które wzięło się za porządkowanie nie tylko własnej posesji, bo jadąc po uliczkami, ulicami, drogami gminy widzę, że się dzieje. Natomiast skrzyknęliście się, żeby zrobić porządek wokół świetlicy, tak? Tak jest. Dawid Skraburski, Stowarzyszenie Przyjaciół Styżyńca. Działamy dzisiaj w czynie społecznym tak naprawdę. Spontanicznie zebraliśmy się tutaj, żeby wyrównać teren wokół świetlicy wiejskiej w Styżyńcu. Jest nas ponad 20 osób ze swoim sprzętem, z grabiami, z sprzętem ciężkim, a przede wszystkim z chęciami do tego, żeby nasza miejscowość wyglądała pięknie. Takich pięknych ludzi mamy w naszym Styżyńcu, bo to dzisiejsze poruszenie świadczy o tym, że jest chęć do zmiany, że jest chęć do pomocy sobie nawzajem. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Ja jako członek stowarzyszenia, jak osoby, które są tutaj z nami, czyli panie z KGW, członkowie, przedstawiciele gminy Biała Podlaska. Ale widzę, że nawet drzewka sadzicie. Sadzimy też drzewka, tak? To trochę wynika z faktu, że musieliśmy tutaj z jednej strony wyciąć te nasze drzewka, więc chcemy odwdzięczyć się naturze i posadzić kolejne. Widzimy właśnie prezesa stowarzyszenia Michała Świderskiego, który jest jednym z inicjatorów tej naszej akcji. I widzimy też panie, które aktualnie przychodzą na kolejną naszą inicjatywę, a inicjatywę raczej Koła Gospodyń Wiejskich, która pozyskała fundusze z Fundacji Biedronka na spotkania z seniorami. Wspólne chwile z Fundacją, Biedronka, tak, ale o tym więcej na pewno opowie nasza przewodnicząca KGW. Tak, żeby się nie mieszało. Zapytam jeszcze, jakie prace szczególnie żeście wykonali? Z czym były jakieś problemy? Czego było najwięcej? Jak to wyglądało? Tak, bo teren jest duży. Teren jest bardzo duży. Udało nam się pozyskać kilkanaście wywrotek ziemi. Wszystko dzięki uprzejmości naszych znajomych, a także naszego przyszłego wójta Konrada Gąsiorowskiego, który też nam bardzo tutaj pomógł. Zaczęliśmy o 9 rano, zaczęliśmy od rozwożenia tej całej ziemi, wyrównywaliśmy cały ten teren. Było tu trochę śmieci, więc też to wszystko pozbieraliśmy. Na szczęście mamy wprawę z racji zeszłotygodniowej akcji sprzątania Styżyńca i tak koszulka jeszcze została. No a teraz tak jak widać, już tak jakby dopieszczamy wszystko, zostawiamy tą ziemię w takim stanie jaki jest, może nam trochę obsiądzie. Planujemy tu posiać trawę, posadzić kwiatki, posadzić drzewa, tak jak tu zresztą widać. To miejsce w Styżyńcu staje się coraz bardziej atrakcyjne. Tak, chcemy ściągać tu ludzi, chcemy tu ściągać ludzi w każdym wieku. Tak jak mówiłem, dzisiaj spotkanie z seniorami, wczoraj, w tamtym tygodniu ściągnęliśmy tutaj osoby tak naprawdę od małych szkrabów przez nastolatków do sprzątania, więc chcemy, żeby Styżyniec był taką otwartą miejscowością dla wszystkich ludzi.